Stadio Municipal w Marina Grande, ten obiekt gościł reprezentację Polski do lat 17 po raz drugi w ciągu ostatnich 3 dni. Pierwsze spotkanie na tym obiekcie zakończyło się niestety porażką biało-czerwonych 1-3 z reprezentacją Hiszpanii. No i dzisiaj w konfrontacji z gospodarzami, a więc drużyną Portugalii, musieliśmy sięgnąć po punkty, jeżeli chcieliśmy pozostać jeszcze w grze o Mistrzostwa Europy do lat 17. W składzie na to spotkanie mieliśmy dwie zmiany w porównaniu do pierwszego meczu. Michał Skóraś zastąpił Łukasza Nornkowskiego, a Hubert Sobol na szpicy wyszedł dzisiaj za Kacpra Wełniaka. Trzeba przyznać, że przystąpiliśmy do tego spotkania już zupełnie innym nastawieniem. Zagraliśmy od początku dużo odważniej, bo i też nie mieliśmy nic do stracenia. To pierwsza akcja Polaków, świadcząca o tym, jak potrafiliśmy się utrzymać przy piłce. Michał Skóraś podaje do Szymona Zalewskiego, ten ścina z piłką do środka, oddaje ją jeszcze na prawą stronę do Michała Króla, a dośrodkowanie naszego zawodnika z numerem 2 zostało zablokowane przez Portugalczyków. Szybko też mieliśmy odpowiedź gospodarzy. Rzut rożny wykonywali podopieczni trenera Granży do Oliveira. Krótko rozegrany ten stały fragment, wycofanie piłki na 25 metr, dośrodkowanie w 16. No i tutaj nieco przypadkowo, ale znakomicie podał Romario Baro. No i futbolówka trafiła pod nogi Rafaela Camacho i kolega klubowy Kamila Grabary z Liverpoolu w 7 minucie tego spotkania otworzył nam wynik meczu z Portugalią. Pierwszy strzał Portugalczyków na naszą bramkę i od razu zakończony celnym trafieniem. To mogło podciąć skrzydła, ale dzisiaj wobec dobrej dyspozycji Polaków, przede wszystkim jeżeli chodzi o nastawienie mentalne, nie podcięło. To jest właśnie odpowiedź biało-czerwonych. Michał Skóraś do Grabowskiego. Ten rozciąga akcję do Kacpra Tabisia, zawodnik rozwoju Katowice. Ścina z piłką do środka. Znakomite podanie do Huberta Sobola i błyskawiczna odpowiedź Polaków. Niecałe 10 minut czekaliśmy na tego gola. Hubert Sobol w 16 minucie wpisuje się na listę strzelców i mieliśmy 1-1. Jeszcze raz trzeba pochwalić Tabisia za te podanie, które świetnie tam wypatrzył napastnika Lecha Poznań. Znakomity odbiór piłki tutaj Szymona Zalewskiego. Od początku ofensywnie usposobiony nasz prawy defensor. Teraz jeszcze widzimy, pomylił się Thiago Giallo, zawodnik Sportingu Lizbona, który niedawno rywalizował z Legią Warszawa w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Jeszcze tam piłka odbiła się od Zalewskiego i musiał ratować się takim ofiarnym wybiciem Selton Bijaj. Rzut rożny dla Polaków. Jakub Kiwion główkuje i piłka odbija się w tej sytuacji od słupka bramki Portugalczyków. No, o dużym szczęściu mogli tutaj w tej sytuacji mówić podopieczni trenera Granży do Oliveira. Jeszcze jedna szansa Polaków, tym razem główkował Hubert Sobol, ale tym razem to uderzenie było niecelne. Po raz kolejny w natarciu Polacy. Rozrzucenie na lewą stronę boiska. Jest tutaj Grabowski, dośrodkowanie w pole karne. Po raz kolejny znalazł się w 16 Hubert Sobol, który naprawdę był dzisiaj dobrze dysponowany, ale tym razem nie trafił czysto piłkę, a i tak sędzia z Norwegii Esken podniósł tej sytuacji chorągiewkę. To jednak akcja Portugalczyków. Drugi strzał na bramkę Bartosza Mrozka, Rafaela Camacho i drugi gol Portugalczyka. No i niestety, mimo kilku dogodnych sytuacji, od 28 minuty meczu przegrywaliśmy w Marina Grande 2-1. Po raz kolejny szybko rzuciliśmy się jednak do ataku, zablokowany Tabiś. Jeszcze tutaj przyjął piłkę Maciej Żurawski. Tabiś poszukał Praszelika. Praszelik znakomicie tutaj obsłużył Macieja Żurawskiego, a ten wpadł w pole karne i został wycięty przez Seltona Bijaja. W tej sytuacji do piłki podchodzi Jakub Kiwior i zawodnik Anderlechtu Brunksela wykonuje po raz drugi podczas tego turnieju skutecznie 11. No i włącza się do walki o koronę króla strzelców na tym turnieju. Drugi gol Jakuba Kiwiora, drugi właśnie z rzutu karnego. Znakomicie reagowali Polacy na te trafienia Portugalczyków. 2-2, takim wynikiem kończy się pierwsza połowa tego meczu. Trzeba powiedzieć, że niezłego wykonania biało-czerwonych. Tutaj trwała jeszcze twórcza, merytoryczna dyskusja naszego sztabu szkoleniowego, co należy poprawić, ażeby zaskoczyć Portugalczyków w drugiej części tego spotkania. To jednak Portugalczycy mogli zaskoczyć nas w 42 minucie tego spotkania. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, no i piłka tam z wiatrem spłatała niemałego figla Bartoszowi Mrozkowi, ale udało się jeszcze ją zbić na poprzeczkę. A o tym, jak silny był wiatr tego dnia w Marina Grande, świadczy chociażby ta sytuacja i piłka, która wraca jak bumerang w okolice 16 metra od naszej bramki. No, mieliśmy w drugiej połowie trudniejsze warunki atmosferyczne, bo musieliśmy się właśnie zmagać
siłą wiatru, ale nie przeszkadzało nam to w konstruowaniu kolejnych dobrych akcji. Tutaj Hubert Sobol podaje do Michała Króla. Piłka już minęła bramkarza Portugalczyków, ale nie doszła do Mateusza Praszelika. Mieliśmy pierwszą zmianę. Zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy opuścił boisko Kacper Tabiś. W jego miejsce na lewe skrzydło wszedł zawodnik Legii Warszawa Mateusz Szwed. Na tarczu jednak Portugalczycy Romário Baró, który naprawdę mógł imponować wyszkoleniem technicznym w tym spotkaniu. Był jednym z absolutnie najlepszych zawodników Portugalii w tym spotkaniu. Tutaj mógł się wpisać na listę strzelców, ale też przytomnie do końca został na nogach Bartosz Mrozek i cała sytuacja nie zakończyła się trafieniem dla Portugalczyków. Tutaj z kolei oglądamy atak biało-czerwonych. Piłka zagrana przez Michała Króla w kierunku Mateusza Szweda. Niepewne wyjście z bramki Seltona. No, trzeba przyznać, że golkiper reprezentacji Portugalii to nie był ich najmocniejszy punkt w tym meczu. Na pewno lepiej radzili sobie zawodnicy z pola, jak na przykład zawodnik z numerem 10, a więc rezerwowy w tym spotkaniu Bernardo Sousa, który sprawdził tutaj Bartosza Mrozka tym niezłym uderzeniem z rzutu wolnego. Cały czas jednak mieliśmy wynik 2-2 w Marinha Grande. Rzut rożny dla Portugalczyków w polu karnym, zdaniem sędziego Sebastian Walukiewicz przewrócił zawodnika z numerem 4, a więc Thiago Giallo. No, sytuacja bardzo kontrowersyjna. Wydaje się, że nawet pan Sławek specjalnie by tutaj nie miał powodów, ażeby wybronić norweskiego arbitra w tej sytuacji. Fakty były jednak takie, że Portugalczycy mieli 11. To była 78 minuta tego spotkania i Umaro Embalo podszedł do piłki, pewnie zamienił tę 11 na gola, no i zanosiło się na zwycięstwo Portugalczyków. Drugie zwycięstwo w drugim meczu tej reprezentacji. Na trybunach już się rozpoczęła celebra tych trzech punktów, jakie w teorii mogli sobie Portugalczycy w tym momencie dopisać. Ale Polacy po raz kolejny, po raz trzeci w tym meczu zerwali się do błyskawicznego ataku. Szymon Zalewski od autu. Jest tutaj Łukasz Szyndorkowski, wpada w pole karne, jeszcze zostaje zablokowany. Ta piłka trafia do Michała Króla, który dośrodkował na głowę Huberta Sobola, a ten precyzyjnym strzałem pokonuje w 80 minucie tego meczu Seltona Bijaja. No i ustala tym samym wynik spotkania na 3-3. Kapitalny powrót Polaków, ale trzeba przyznać, że ten rezultat jest absolutnie zasłużony z przebiegu całego spotkania, bo dużymi fragmentami Polacy byli stroną dominującą w tym meczu. Co mam nadzieję, że ten skrót przynajmniej w jakimś stopniu oddaje. Fakty są jednak takie, że w drugim spotkaniu doszło do nie lada sensacji. Reprezentacja Grecji pokonała Hiszpanię 1-0. No i cały czas wszystkie reprezentacje biorące udział w tym turnieju są w grze, jeżeli chodzi o walkę o bilet na Mistrzostwa Europy. Szymon, no, trzeba przyznać, że to był szalony mecz. Nie wiem, czy nie najbardziej szalony w twojej przygodzie z reprezentacją? Myślę, że tak. Myślę, że to był taki mecz, gdzie działo się wszystko. 3 razy przegrywaliśmy, ale 3 razy pokazaliśmy charakter i odrobiliśmy. Mimo że w doliczonym czasie gry już jeszcze nam strzelili bramkę z tego rzutu karnego, moim zdaniem niezasłużonego, ale pokazaliśmy właśnie, tak jak mówię, charakter i to jest najważniejsze, że potrafiliśmy się podnieść. Niezależnie co by się nie stało, najważniejsze jest to właśnie nasz charakter i nasze serce. Właśnie, powiedziałem, że szalony, ale też chyba jeden z waszych najlepszych, bo naprawdę dzisiaj jakościowo nie ustępowaliście Portugalczykom. Wręcz jestem w stanie powiedzieć, że byliście momentami zespołem lepszym. Tak, pod każdym względem nie ustawaliśmy, czy to w ataku pozycyjnym, czy to w obronie. Byliśmy agresywni i tak sobie postanowiliśmy. Nasze założenia taktyczne wykonywaliśmy bardzo dobrze i wszystko jeszcze przed nami.